Cześć, jeśli zastanawiasz się, skąd wziąć zdjęcia na swoją stronę internetową lub bloga, to w tym filmie chciałbym pokazać Ci kilka sprawdzonych źródeł do pobierania zdjęć czy grafik. Niektóre z nich będą darmowe, inne płatne. W każdym razie pokażę Ci, z czego korzystam i co mogę polecić. Zapraszam do oglądania. Najczęściej spotykane są trzy metody pozyskiwania zdjęć do strony internetowej, bloga czy sklepu internetowego. Pierwszy z nich to wykonanie własnej sesji fotograficznej. Jest to najbardziej kosztowny sposób pod względem finansowym, organizacyjnym, czasowym itd. Jednak pozwala uzyskać unikalne zdjęcia, których nikt inny nie będzie miał. Drugi sposób, często spotykany przy sklepach internetowych, to pozyskanie zdjęć od producenta danego wyrobu. Producenci zwykle dzielą się z dystrybutorami zdjęciami i można takie zdjęcia wykorzystać właśnie na sklepie internetowym. Wreszcie trzeci sposób, ten, który chciałbym dzisiaj omówić, ten, który jest wykorzystywany najczęściej przez firmy, które tworzą strony internetowe, takie jak moja, ale także przez osoby, które prowadzą własne blogi, jakieś portale, konta na Facebooku i tak dalej. Mowa tu o tak zwanych bankach zdjęć, czy inaczej stokach. Istnieją banki darmowe, płatne i w tym filmie chciałbym, za chwilę przeniesiemy się do ekranu i chciałbym pokazać Ci kilka takich, z których korzystam najczęściej. Niezależnie od tego, z jakiego banku zdjęć korzystasz, zawsze warto poczytać informacje na temat licencji, która zwykle jest widoczna gdzieś obok przycisku pobierania zdjęcia, zaraz sobie tutaj to poszukamy. Licencja taka może zakładać, że na przykład musimy oznaczyć autora zdjęcia na swojej stronie. Natomiast zwykle w płatnych stronach, które pokażę na początku, ta licencja jest nie nakłada żadnych ograniczeń, nie trzeba oznaczać żadnych autorów i tak dalej, więc jeżeli korzystamy z płatnych banków zdjęć, to tutaj jest niewielkie ryzyko, że stanie się coś niedobrego, że ktoś będzie się domagał uznania jakichś praw autorskich. Pierwszy bank, który chciałem pokazać, to jest Deposit Photos, akurat z tego ostatnio najczęściej korzystam. Każdy z tych banków, które tutaj zaraz pokażę, działa na takiej samej zasadzie, czyli jest tutaj jakaś duża wyszukiwarka, w której możemy wpisać słowa kluczowe, jakie chcemy znaleźć, na jaki temat zdjęcia chcemy znaleźć. Następnie takie wyniki możemy sobie przefiltrować według różnych kryteriów. Powiedzmy, że będziemy sobie szukać zdjęcia ziemniaka. Na ten moment większość z tych banków zdjęć działa już po polsku. Jeżeli by tak nie było, to oczywiście te słowa kluczowe trzeba wpisywać po angielsku. No i po wpisaniu takiego słowa widzimy tutaj mnóstwo naprawdę różnego rodzaju zdjęć z wyciętym tłem, bez wyciętego tła, w różnych tam aranżacjach. W zależności od tego, co szukamy, mamy tutaj też kolejne strony. Widać, że przykładowo zdjęć ziemniaka jest tutaj prawie 400 tysięcy. I teraz, jeżeli chcemy sobie ułatwić trochę poszukiwanie, po lewej stronie mamy takie filtry, akurat na Deposit Photos one wyglądają w taki sposób, na innych mogą wyglądać trochę inaczej, ale generalnie zwykle one są, przynajmniej na tych płatnych bankach. Jeżeli chcemy zdjęcia wyizolowane, to wiadomo, że nie będą one miały żadnego tła, czyli działa to na takiej zasadzie. Mamy tutaj możliwość dobrania układu zdjęcia, czy on ma być poziomy, pionowy czy kwadratowy. Mamy też kategorie, po których możemy sobie przefiltrować, akurat może ziemniak i biznes i finanse to nie będzie najlepsze połączenie, aczkolwiek jak widać jednak można coś tutaj takiego znaleźć, także można sobie tutaj popatrzeć. Mamy tutaj dostawcę, jeżeli mamy jakiegoś ulubionego fotografa, który dostarcza zdjęcia do tego banku, możemy sobie go tutaj wpisać. Mamy też orientacyjną wielkość, czyli szerokość i wysokość zdjęcia. Mamy też słowa kluczowe, które powinny być wykluczone, jeżeli występują na naszym zdjęciu. No i mamy też możliwość dobrania orientacyjnej palety kolorystycznej, jaka ma występować na tym zdjęciu, czyli wybrałem niebieski, wyświetla mi teraz ziemniaki na tle niebieskiego nieba. Działa to więc dosyć prosto, kwestia jest po prostu poszukać. Gdy już wybierzemy sobie zdjęcie, oczywiście tutaj na początku trzeba zarejestrować konto, są tutaj informacje na temat cen, planów i tak dalej, to jeżeli chcemy skorzystać z takiego banku płatnego, musimy sobie wykupić tam odpowiedni plan. No i następnie po wejściu w takie zdjęcie możemy sobie je pobrać.
Teraz oczywiście nie jestem zalogowany, więc będzie tu komunikat, że nie mogę tego zrobić. Jeżeli chodzi o wielkość zdjęcia, te XL są w zupełności wystarczające i do wydruku, i do zastosowań internetowych. Do internetowych to są nawet zbyt duże, ale akurat tutaj jest taka sama wartość pobrania, bez znaczenia jaki rozmiar obrazu bierzemy, więc ten XL spokojnie można brać. Kolejny bank zdjęć to jest Adobe Stock, do niedawno Fotolia. No i działa to na takiej samej zasadzie. Wpisujemy sobie tutaj ziemniaka. Dużo zdjęć powtarza się w tych bankach, jednak czasami niektóre banki mają jakieś swoje zdjęcia indywidualne, które nie są nigdzie powtarzane, więc jeżeli nie znaleźliśmy czegoś na przykład tutaj, możemy poszukać tutaj lub na jakimś innym. No i teraz tutaj działa to analogicznie, a filtry mamy dostępne w tym miejscu. No i tutaj też zwykle gdzieś jest na wierzchu informacja o cenach. Tutaj są opcje, zazwyczaj w tych wszystkich bankach opcje zakupu na tak zwane punkty, czy tam kredyty, gdzie kupujemy określoną ilość punktów i później każde zdjęcie jakąś ilość tych punktów nas kosztuje. Natomiast zwykle najkorzystniej wychodzą subskrypcje, na przykład 10 obrazów miesięcznie, tutaj w cenie tam niecałe 30 euro. Taki abonament można sobie anulować już w pierwszym miesiącu, więc nie jest to konieczne opłacanie tego na przykład przez cały rok. Więc jeżeli mamy jakąś jednorazową potrzebę albo potrzebujemy zdjęć na wpisy na bloga na najbliższy tam 2 miesiące, więc wykupujemy sobie taki miesiąc, kupujemy tych 10 zdjęć w ramach abonamentu, kończymy abonament i mamy zapas zdjęć na tam najbliższe tygodnie. Kolejny bank, który warto wspomnieć, to jest Shutterstock i działa to dokładnie tak samo, więc już nie będziemy się tutaj zagłębiać w szczegóły. Warto dodać, że w tych bankach można też znaleźć krótkie klipy wideo, więc jeżeli potrzebujemy czegoś tego typu, to też te banki służą pomocą. Jeżeli chcesz więcej płatnych banków, to zwykle w Google, gdy wpiszesz sobie Stock Photos, to masz tu jeszcze iStock Photo, Big Stock Photo, Dreamstime i tak dalej, więc można sobie więcej tych banków poszukać. Aczkolwiek myślę, że te 3 są w pełni wystarczające, a tak naprawdę nawet jeden z nich, żeby zasilić swoją stronę w fajne zdjęcia. Mamy też darmowe banki, na przykład Pexels. Działa to na podobnej zasadzie, tylko że tutaj już prawdopodobnie po polsku tego nie będzie. No właśnie. Chociaż coś nam tu akurat z Adobe Stocka sugeruje. Właśnie w darmowych bankach trzeba uważać na to, że często możemy przez przypadek kliknąć w jakiś wpis, w jakieś zdjęcie reklamowane z banku płatnego, więc warto zwracać uwagę na takie dodatki typu reklama. No i po wpisaniu potato po angielsku mamy tutaj dużo różnych zdjęć. No i tutaj przy tych zdjęciach jest informacja, z jakiego źródła to jest, gdyż działa to na zasadzie agregatora różnych banków. Kolejny jest FreePic. Nie jestem pewien, czy tu działa po polsku, w każdym razie po angielsku coś tutaj jest. Tu akurat możemy sobie wybrać poza zdjęciami, czyli fotos, też wektory, czyli takie powiedzmy ilustracje. No i teraz widzimy, że mamy takie ilustracje, natomiast jakbyśmy wzięli sobie tutaj fotos, to powinno nam wyszukać same zdjęcia. No i teraz tutaj warto wspomnieć sobie o tej licencji. Zwykle gdzieś tutaj z boku przy zdjęciu, tam gdzie jest możliwość pobrania tego zdjęcia, jest informacja o licencji. Zwykle jest tutaj jakiś link, tutaj na przykład free for commercial use with attribution, czyli musimy tutaj oznaczyć autora. Mamy tutaj informację, jak możemy go oznaczyć, więc należałoby zapoznać się z tymi wszystkimi linkami, aby móc z tego zdjęcia skorzystać. No i oczywiście może to nam troszkę psuć wygląd naszej strony, czy gdy na przykład pod zdjęciem musimy dodać dodatkowy link z oznaczeniem autora, ten link może osłabiać na przykład nasze pozycjonowanie i tak dalej, więc korzystanie z darmowych zdjęć ma pewne wady, natomiast no, jest po prostu darmowe, więc jeżeli nie mamy na to środków, to lepsza jest taka wersja niż żadna. Więc generalnie w każdym z tych darmowych banków
Należałoby zawsze poczytać sobie o tej licencji, która jest widoczna gdzieś przy guziku pobierania. Kolejne to jest Pixabay, tutaj też raczej nie będzie to działać po polsku, ale mamy sobie tutaj, i tutaj widać, że są obrazki sponsorowane z Shutterstocka, ale mamy też 1800 darmowych obrazków ziemniaka i tutaj mamy też informacje o licencji, na przykład to jest darmowe bez konieczności oznaczenia autora, więc takie zdjęcie możemy wykorzystać spokojnie na naszej stronie. Kolejna strona Unsplash. Tutaj też mamy ponad 1000 zdjęć ziemniaka i tu akurat dość ciężko jest znaleźć informacje o licencji, aczkolwiek pewnie gdybyśmy chcieli je pobrać, to tutaj mamy jakąś tam informację, co możemy zrobić. Więc to by był taki bank. Mamy tutaj jeszcze Free Images. No i tutaj już w zasadzie nie będziemy chyba się zagłębiać. Działa to dokładnie tak samo, tylko warto wiedzieć, że tu na przykład mamy obrazy z iStocka, które są płatne, a tutaj mamy darmowe. Warto wiedzieć, że też w wyszukiwarce Google możemy znaleźć zdjęcia dostępne do dalszego udostępniania na przykład na naszej stronie. Wpisujemy sobie słowo kluczowe w wyszukiwarkę, wybieramy grafika. Musimy tutaj wejść sobie w narzędzia i prawo do użytkowania. I teraz oznaczone do ponownego wykorzystania lub wykorzystania z modyfikacją to jest to, co nas interesuje, jeżeli chcemy to wykorzystać komercyjnie. Natomiast jeżeli to są cele niekomercyjne, to możemy zaznaczyć sobie którąś z tych dolnych opcji. Powiedzmy, że wybieram tą opcję. No i mamy tutaj jakieś wyniki i jak można się domyślić, są to w dużej mierze wyniki z tych banków darmowych, które przed chwilą sobie omawialiśmy, na przykład Pixabay czy jakieś inne. Myślę, że to by było na tyle. Te strony, które podałem, sam korzystam z nich dość często, szczególnie z tych płatnych. Czasami zdarzy mi się też skorzystać z jakiejś darmowej, więc mogę je polecić. Myślę, że są ciekawe. Jeżeli potrzebujesz zdjęć na stronę, to z pewnością znajdziesz tutaj coś, co Cię zainteresuje. Witaj z powrotem tutaj. Mam nadzieję, że ta lista stron będzie dla Ciebie pomocna, że będziesz z niej korzystał i generalnie w tym filmie znalazłeś coś ciekawego dla siebie. Jeśli tak było, to daj kciuk w górę pod filmem. Jeżeli jest taka sytuacja, że planujesz założyć stronę internetową lub bloga, a może sklep internetowy, to zapoznaj się koniecznie z moją ofertą na stronie www.arturkosiński.pl. Moja firma od kilku lat realizuje tego typu projekty i z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc. Jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzu. Jeżeli chcesz otrzymywać więcej tego typu porad w formie wideo, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie www.arturkosiński.pl. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.